No 500-lecie niewątpliwie jest okazją do podsumowania, no może nie 500-letniej tradycji, ale zebrania chyba w sumie tych doświadczeń, które nie zawsze są uświadamiane przez mieszkańców Raczek. Po pierwsze, no chcemy otworzyć trochę oczy na najstarszą tradycję, uświadomić mieszkańcom, że piękną przeszłość miały Raczki w okresie międzywojennym, trochę wcześniej, no i że wszystko to jest razem z jakimiś naszymi korzeniami, do których się trzeba ciągle odwoływać, które są ciągle żywe i są fragmentem naszej tożsamości po prostu. No myślę, że niewątpliwie tutaj się nasuwa od razu okres działalności Ludwika Michała Paca, prawda? To był eksperyment rangi niezwykłej, ponieważ no ten wielki człowiek próbował przekroczyć kilka barier jednocześnie, przyspieszyć bardzo rozwój tej ziemi. To się nie do końca udało, ponieważ były zupełnie obiektywne przeszkody. Natomiast wydaje mi się, że jakaś tradycja rolnicza po Pacu i pewne podejście nowe, no, związane z mechanizacją, z nowoczesnymi metodami, szczególnie w rolnictwie, pozostało w Raczkach. Ale wydaje mi się, że będziemy szli w kierunku inwestowania w infrastrukturę społeczną. To przynosi jakieś niezwykłe czasami rezultaty w postaci choćby właśnie tak wspaniałego rozwoju kultury w naszej gminie. To może nie jest aż tak namacalne, natomiast aktywność pani Doroty Halickiej sprawiła, że no mamy tak aktywny dom kultury gromadzący ogromną ilość młodych ludzi, a to jest najważniejsze. Wydaje mi się, że niewielkie inwestycje typu boiska, plaże, zagospodarowanie brzegów Rospudy przynoszą takie bardzo, bardzo takie wymierne efekty. Ludzie to dostrzegają, potrzebują tego, więc to jest taki całkiem realny kierunek inwestowania w przyszłości, czyli niedostrzeganą w tej chwili infrastrukturę społeczną, której zadaniem tych inwestycji jest gromadzenie ludzi, organizowanie im czasu wolnego, ale też chyba spojrzenia trochę innego na właśnie nasze życie. Witamy mości włodarzu, doceniamy starania pokoleń. Cieszy nas bardzo, że ziemia ta pięknieje, że lud uśmiechnięty i dziewki zgrabne. Zatem ten oto tutaj herb przekazuje na Twe ręce jako znak, symbol hojności i zamożności tej gminy. I żebyś pamiętał, żeby zawsze tak było. I kiedy tu następnym razem za 500 lat przyjedziemy, żeby lud tak samo był uśmiechnięty i żeby my również tutaj zaznali gościnności. Że to na Twe ręce jeszcze raz składamy.